Golf MK4, czyli po prostu Golf 4. Ojojoj, kto by się spodziewał po takim Golfie czegoś bardziej ambitniejszego? Nie możemy z tyłu otworzyć klapy. Bardzo podoba mi się ten Golf. Zawsze od małego dzieciaka było to moje marzenie, żeby mieć takiego Golfa. Kiedyś jeden z kolegów miał takiego Golfa i mnie przewiózł. Po prostu byłem w siódmym niebie. Strasznie mi się podoba z wyglądu ten samochód. No jest ładny, jest po prostu, to jest jeden z nielicznych Golfów, który mi się podoba. Właściwie podoba mi się też dwójka, podoba mi się czwórka, trójka mi się nie podoba na przykład. Zbyt popularna chyba, ale czwórka mi się bardzo podoba. Na przykład ten tył jest bardzo ładny, kształty, no wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo spoko. I teraz idziemy sobie na tunik. Ja już sprawdzałem. Ten Golf jest wyjątkowy, bo to jest jedyny Golf chyba, do jakiego możemy włożyć V8 6 litrów. Nie wiem, gdzie to się tam mieści, ale można jak najbardziej. I mamy tu w standardzie napęd na 4 koła. Także nie musimy tu robić swapa napędu, powiedzmy. A dobra, to mamy tu takie ustawienia. Kurde, przy takiej mocy te ustawienia nie mają żadnego znaczenia. Okej, 1200 kg wagi. Mamy skończonego Golfa. Mogłem jakieś tu malowanie sobie wrąbać do niego, ale dobra. Wiemy, jak ta V8 brzmi. Już wiele razy ją słyszeliśmy, prawda? Jednak w tym Golfie to nabiera zupełnie innego znaczenia teraz taka V8. Zobaczmy środek. Środek standardowo, jakby nigdy nic, nie? Czy jesteście gotowi? Golf jak Golf, nic nadzwyczajnego, nie? O kurde, co się dzieje? Widzieliście to? On chyba tam rył o ziemię, iskry leciały. O kurde. Przyczepności, no nie ma co tutaj szukać. Ale jak to Golf opiera się przy driftowaniu. Nie no, mamy tu napęd na 4 koła, a i tak trudno jest auto opanować. Przy wyższych prędkościach jest grubo. Dobra, jedziemy na autostradę. Kurde, jak ciśnie. Czy myśmy tutaj włożyli mu sprzęgło i te i skrzynie biegu? Coś mi się wydaje, że za wolno te biegi zmienia. Ciekawe, jak w tunelu będzie miał. Ale to V-ka brzmi tak samo w innych samochodach. Ja. Czy 160, patrzcie co się dzieje. 90. Kurde. Czekajcie, cofnę, bo tutaj nie będzie drugiej takiej szansy. Okej, udało mi się naprostować. Było 90 coś. 91 było. Nie ma już takiej prosty, gdzie da się osiągnąć na ten. Dobra, tu już się rondo zaczyna. No, innymi słowy, nie ma takiej prostej, gdzie on by się do maksymalnej prędkości rozpędził. Jest bardzo ciężko. Przeważnie te właśnie starsze samochody, które się przerabia na takich koksów, to jest... jest ciężko, żeby się rozpędziło do tej maksymalnej prędkości. Taką samą sytuację mieliśmy chyba z Audi RS4, nie? Ono tam świetnie startowało, naprawdę. Chyba, że wiecie co, jest jeszcze jedna możliwość. Spróbujmy... On i tak się słabo trzyma drogi, nie? Spróbujmy mu zainstalować opony dragowe. One na prostej, dopóki nie chcemy skręcać, bardzo dobrze się trzymają. Może go nawet trochę ustabilizują dzięki temu.
Nie ma w Polsce takich dróg, żeby ta bestia skrzydła rozwinęła. Gdyby miał silnik 1.9 TDI, to tak by rzeczywiście było. Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych. No nie żartujcie sobie, no. Zobaczcie, jakie gnojki się ze mną ścigają. Ale patrz, jakie przykokrzone wszystko. Dobrze jest. Oj. Oj, teraz się chyba... Teraz chyba pyknie. Uwaga. Uwaga. Tak, najlepiej na tym dragu testować prędkość. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. 90 i muszę już skręcać. Ach! Zobaczcie, on tutaj w ogóle już nie ciągnie przy tych wyższych prędkościach. No nie ciągnie ten Gulf. Jaki macie jeszcze pomysł? Jak jest, ja myślę, że da się tego Golfa, bo tu naprawdę niewiele brakuje i da się tego Golfa dać na 400 km na godzinę. Może rzeczywiście on za szerokie kapcie ma i przy wyższych prędkościach jest lipa. Ale to jest bardzo dobry pomysł, żeby zrobić właśnie w ten sposób, jak ktoś tutaj napisał na czacie. Myślę, że to może wyjść. Wiecie co, jeszcze spojrzę, zobaczę, czy standardowy zderzak nie jest czasem lżejszy. Oczywiście, że jest, o kilogram, super. Bierzemy standardowy zderzak. Bierzemy sobie te węższe opony. Przyczepność będzie zerowa, coś tak czuję. Ale nieważne. Najważniejsze są emocje, prawda? Instalujemy tutaj z powrotem skrzynię biegów i te wszystkie rzeczy od napędu, bo nam się to odinstalowuje za każdym razem, kiedy instalujemy sobie coś lepszego. Dobrze, waga, zobaczcie, zeszliśmy sobie o 7 kg, to jest sporo. To jest sporo. Wsadź z tyłu Grażyny, od razu trakcja będzie lepsza. Po co nam dodatkowe 100 kilo? Daj spokój. No. Przyczepność ma zajebistą, powiem. Przy tych najgorszych oponach standardowych, standardowej szerokości w sensie, nie? On jedzie tak szybko, że ja kurde nie widzę, co jest przede mną. Autentycznie. Weźmiemy sobie może tą kamerę, będzie lepiej. Mamy tu bardzo twarde zawieszenie, więc lepiej nie szaleć na wybojach. Z biegami coś zrób. Biegi są wydłużone, już jest ok. Wlepkę Apple plus 10 koni i czerwony kolor. O kurde. Przełącz na benzynę. Dziękuję za donate. Co tam, Lucek? Dzięki za Dawid za donate. A wszystko w porządku, właśnie lecimy z Golfem 400 na godzinę za moment. Trzymajcie kciuki, to jest decydujący moment. Uwaga! Dawaj, dziadu! Ej, dałby radę! Kurde, już prawie! Gaśnicę wyjmij! Właśnie koło zapasowe powinniśmy wyjąć. Ale nie, no koło zapasowe jest powyciągane, bo tutaj instalujemy coś takiego jak odciążenie. No to wtedy teoretycznie i tylna kanapa i te inne rzeczy. Tylko tego tutaj w grze nie widać, ale możemy sobie mniej więcej wyobrazić. Były felgi minus 23. Nie było, już nie troluj! A czekajcie, a czy to nie jest czasem lżejsze? O, patrzcie! Ten wlot powietrza jest lżejszy. What? Dlaczego? Może mamy któreś progi lżejsze? Nie. Zderzaki? Nie. Ale znaleźliśmy wlot powietrza, który jest lżejszy. Może jakaś część do silnika jest też lżejsza. O, ciekawa sprawa, zobaczcie. W Fordzie jak podniesiemy sobie tył, to zmniejsza nam się prędkość maksymalna, czyli... Jakby symulacja bierze pod uwagę fakt, że samochód jest troszeczkę pochylony, tak, w stosunku do kierunku jazdy, dzięki czemu ten docisk powietrza jest większy, dzięki czemu troszeczkę ta niższa prędkość maksymalna jest bardzo fajne. Właśnie się zastanawiałem, czy to ma jakiś wpływ na prędkość samochodu, ale chyba nie. Dawaj 400 km na godzinę i będzie dobrze. Gitara się ma. Racja, kurde, próbujmy. Może on jest jakoś zablokowany, że nie może jechać tych 400, no nie wiem. Nalej mu 98.
ciągle na gaz i niech sam jedzie. Na wybojach nie osiągniemy 400. Podnieś przód, żeby latał. Ty właśnie, ciekawe co się stanie w drugą stronę, jak zrobimy ten tuning. Czyli front do góry. Mój pierwszy donate. Dziękuję Adamo za donate. Wow! Patrzcie, prędkość maksymalna wzrosła. No dobra, zobaczymy jak będzie wyglądał taki. Przód podniesiony maksymalnie do góry, a tył obniżony. Jak się na... Według symulacji powinien jechać szybciej. Sprawdźmy. W takim razie go. Nie hamuj wcale, ja nie hamuję. Ja tylko puszczam gaz. Widzicie, tu są dalej te zakręty i na tych zakrętach muszę sporo hamować. Tak, bo się nie wyrobię po prostu. Tutaj spróbuję szeroko wziąć. To się chyba da zrobić. To trzeba delikatnie skręcać. W razie czego powtórzę wyścig. Dobra, teraz nie skręcać. Niech sunie. Było 398 było przez chwilę. Dobra, to już wiem. Spróbujmy teraz tak. Jak najszerzej ten, nie wiem do kiedy mogę cofać. Czy do tego momentu mogę docofać. Spróbujmy jak najszerzej wziąć ten... już i tak go szeroko wziąłem. Ale jak najmniej skręcać. I wcześniej bieg chyba powinienem zmienić. A coś takiego. Mamy dosyć fajną prędkość na wyjściu. Tam brakuje no 2 km na godzinę, nie? I nie skręcać dziadem. Już było 398. Dawaj dziadu, dawaj. Jest, było! Było! Ej, było chyba przez sekundę, nie wiem czy zauważyliście. Zobaczymy jaka będzie ten, jakie będą statyki. Jaki respawn w ogóle. Nie no, było przez ułamek sekundy, widziałem. Ale sprawdzimy, bo nie jestem pewny, bo to... Nie wiem, czy to w ogóle będzie pokazane tutaj w tych statach na końcu. Mam nadzieję, że tak. Czy są jakieś tu statystyki? Watch replay. Włącz sobie wspomaganie, na zakręcie będzie lepiej. No dobra, spróbujmy. To chyba będzie stabilność. I kontrola trakcji. Nie, trakcję wyłączymy. Braking. Tu nie używamy ABS-u. Dobra, to weźmy kontrolę stabilności. Może coś to da. Zobaczymy. Chociaż może właśnie będzie zwalniać ten samochód czy coś. Ale spróbujemy, no wszystkiego próbujemy, tak? Byleby to 400 pękło. Dobra, wyjściowa prędkość ładna była. O, patrzcie. Ach, teraz na pewno było! Teraz mi nie powiecie. Było na pewno 400, kurde. Było 400, pękło. Ale głupio, że na końcu wyścigu nie ma statystyk, nie? Żeby tego to potwierdzić. Ale spoko, ja zrobię stop klatkę. I to będzie widoczne. Kurde, udało się. Ile kombinacji, ile zabawy. Ja pierdziele, co tu się stało? 400 km na godzinę golfinom. Szok, po prostu. Ale dało się. Faust 401, nie, ja już daj spokój z tym golfem, już mam go dosyć. Już mi zbrzydł. Było 400 km na godzinę, tak mrygnęło dwa razy, nie? Nawet. Golf 908 koni mechanicznych. O, nawet Super Wheel Spina mam, zobaczcie. 200 tysięcy kredytu. Brawo, ale się uśmiałem. Dawaj 400 chip-chipem. Nie no, tamtego już mamy stunigowanego na maksa. Czyli co, udało się. Wyzwanie zaliczone. Zajęło nam to dokładnie godzinę, 58 minut. Robienie golfa
na 400 km na godzinę. Ale się udało, także mamy Bugatti Veyrona w wersji dla Sebiksów.